Przepraszam bardzo, a pan spermy nie chce oddać? Bo my mamy banki spermy w całej Polsce po prostu i ten, nie? Bardzo dobrze płacimy, może pan ma rodzinę, wie pan, akcja Afryka jest teraz. Wszędzie w gazetach, nie ogląda pan telewizji? Nie. Prasy nie? Akcję Afrykę mamy teraz i po prostu pomagamy, żeby plemię buszu nie wyginęło i po prostu skupujemy spermę w dużych ilościach. Ile płacicie? A powiem panu za jedną dawkę 500-1000 zł, to zależy od spermy, od koloru, od po prostu... A gdzie pan w ogóle można znaleźć? Na stronie. Proszę wejść na szczecin.sperma.pl. Dziękuję bardzo. Może ma pani osobę, która by chętnie była zainteresowana? Bo bardzo dobrze płacimy i ktoś w rodzinie może jest taki, czy ten? To trudno mi powiedzieć, bo ja mam w klasie mam 23 chłopaków. No. I w całej szkole jest ich prawie 400 tutaj, ja się mogę zapytać. Tak, nie mamy profesjonalny sprzęt do tego, po prostu i skupujemy. No. I tak. Potrzebujemy różne osoby. Może pani po prostu zapytać tam u siebie w tym, nie? Zapytam się w szkole. No, to dziękuję. Skupspermy.pl. Proszę bardzo, ten. Dziękuję. Można to oddać od razu, można ewentualnie się umówić na spotkanie. No i po prostu... No ja nie oddam. No. Ale ktoś w rodzinie może jest zainteresowany. Mamy skupspermyszczecin.pl, można sobie wejść na stronkę. Ewentualnie chyba, że pan od razu chciałby oddać. Ja proszę? Nie ze Szczecina, więc nie wiem. Pani nie ze Szczecina? Ale może nie. Pan od razu chciałby oddać? Od razu, ale nie, my od razu pieniążki płacimy, nie, mamy... Nie, nie. Proszę? Nie? Nie czuję się na siłę. Nie czuję się na siłę. Nie, a panie może mają kogoś w rodzinie. Naprawdę, zadbajmy o dzieci w Afryce. Przecież to nie może tak być, że po prostu, że nie ma tam, populacja się nie rozmnaża. Tam w którymś miejscu w Afryce, powiem wam, że po prostu stanęło całkowicie. Tam jest po prostu na wyginięciu. My robimy takie akcje charytatywne, nie wiem, czy pani już widziały, w Polsce jest nas około 60 tysięcy ludzi, którzy po prostu tak chodzą z takimi tymi, nie? Reklamują, bo banki już otwieramy, bank za bankiem powstaje sperm. Możecie sobie poczytać w Głosie Szczecińskim i w ogóle ten, nie? Dobra. Czyli pan nie reflektuje, żeby od razu sobie oddać? Nie, nie, nie? No dobrze, w porządku, ale proszę mieć na uwadze po prostu, no. No, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do widzenia. Przepraszam bardzo. Ma pani może kogoś w rodzinie? Ma pani rodzinę? Ma pani, prawda? Tak, nie? Bo my pani dbamy o to, żeby przedłużyć w Afryce po prostu... Ale nie mam żadnego mężczyzny. Nie ma pani mężczyzny? Banki mamy w całej Polsce, teraz akcja ruszyła potężnie, akcja Afryka. Ale oprócz tego po prostu pan na szybko może iść do toalety, spermę oddać po prostu i pan ma pieniążki, nie? Chciałby pan? Wie pan co, tylko trzeba by się wpisać na listę. Wie pan co, ja jutro będę tutaj, o tej samej porze, bo pan by chciał oddać spermę od razu, prawda? No, ja proponuję tak, żeby pan był jutro o tej samej porze i po prostu i się umówimy, na listę pana wpiszemy i jutro odetę, nie? Dziękuję panu bardzo. Przepraszam, ty słyszałeś może już o akcji Afryka, prawda? Bo my akcja Afryka, spermę po prostu kupujemy i ten. Jeżeli chcesz oddać do banku zawodowo, powiem, też potrzebujemy takich zawodowych żołnierzy, bo ratujemy po prostu plemię ginące w Afryce i po prostu mamy banki spermy. Płacimy bardzo dobrze, bo mamy od 500 zł czasami dziennie. Jeżeli chcesz zawodowo oddawać spermę, jak najbardziej. Możesz od razu, bo mamy próbówki i mamy samochód duży, w którym można oddać od razu lub po prostu umawiać się z nami na oddanie, nie? Bo ratujemy plemię afrykańskie, nie? Proszę? Ale naprawdę dobrze płacimy. Pan by nie chciał oddawać? Ewentualnie może jednorazowo pan, mamy tam namiot, od razu pan może oddać i płacimy pieniążki. Lub po prostu może pan się umówi z nami na spotkanie. No ratujemy plemię po prostu. Mam kupić, że się idą. Nie, nie, a Abu Bandżu, wie pan? Mamy plemię Abu Bandżu i ratujemy je po prostu. Akcja Afryka. Mogę na minutkę? Bo no szybciutko. Mamy taką akcję Afryka, wie pani co? I no, po prostu mamy tak, banki. Ale jestem kobietą. Ale nie, chodzi o to, że po prostu jeżeli pani ma kogoś takiego w rodzinie, kto by chciał jednorazowo wspomóc taką akcję Afryka lub po prostu czasami to... Pan mówi to poważnie? Tak, poważnie, oczywiście, że tak. Może pani wejść na stronę www.skupspermy.pl. A po co ta sperma w Afryce, jak tam jest AIDS, bo się wzywają? Ale nie, ale wie pani co, ale to my chcemy... Nie, my mamy, ale jest takie plemię, które po prostu potrzebuje i my teraz
teraz masowo chcemy uratować, bo to jest bardzo rzadki gatunek, ten, nie? Bardzo inteligentnych ludzi, których po prostu chcemy przedłużyć, a jest po prostu bardzo potężna akcja. Wie pani, to jest udowodnione naukowo, że ci ludzie z tamtego plemienia po prostu są wybitnymi osobowościami na całym świecie. I dlatego... To jest wszystko opisane, w jaki sposób można to oddać? Wszystko, tak, wszystko można, ewentualnie tutaj mamy autko. Takie długie, może pani sobie zobaczyć. Lub... Nie mam czasu, muszę jechać teraz do innego miasta. Ale skup spermy, tak? Tak, skup. Afryka, tak? Tak, 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 tak. To dobrze, to ja tam wejdę. Może pani ma kogoś akurat z rodzinki, jakiegoś mężczyznę? Mam bardzo inteligentnego męża. Super, można zawodowo to robić, powiem pani. To już nie o to chodzi, bo no. To nie chodzi o zawodowo. Ale okej, dobrze, my tam zajrzymy i... No, proszę się zastanowić. Powiem panu, skup spermy jest, jeżeli pan chce od razu oddać, proszę bardzo, tam jest namiocik, płacimy bardzo dobrze. Skup spermy, tak, powiem panu, na Afrykę dostarczamy spermę, żeby przedłużyć gatunek plemienia. Jeżeli pan chce, może pan ewentualnie od razu oddać spermę, to płacimy pieniążki lub ma pan numer konta, możemy przelać na konto lub nie, gotóweczką. Nie, nie. Ewentualnie może pan, jeżeli pan chce, możemy się umówić na inny termin, jeżeli pani się nie czuje na siłach. No, to już od no, pana... dzisiaj nie. Dzisiaj nie? No. To kiedy ewentualnie można się umówić z panem? Jutro. Jutro? No. Będzie pan tu? Tutaj będę jutro oczywiście, tak? Dobra. No, to dziękuję, do zobaczenia. Pamięta, nie? Niech pani ogląda myszka.tv.